Aleksandra, masa Anaheim, ma duerte, buerte, karte. Aram, aram! Tak, Zbyszek, wszyscy to słyszeliśmy. Kokoci, dziewczyni, migranci i pieprzyni migranci. A nie przyszło ci do głowy, że rzuciła cię, bo po prostu byłeś beznadziejnym partnerem? A pójdę ty, aram! Dobra, nie masz się. Chodź, robotacze. Jeden z graczy wciela się w ocalałego po katastrofie członka kosmicznej ekspedycji. Możecie być pilotem, który zna teren lepiej od kogokolwiek, kapitanem, który świetnie walczy, medykiem, który potrafi się leczyć, albo inżynierem, który inżynieruje? W każdej grze będziecie mieli jakiś cel główny. Ale zanim się za niego zabierzecie, musisz zrobić przynajmniej jeden z dwóch celów pobocznych. Tajemnicze korytarze są ciekawsze, gdy pozostają tajemnicze, ale nie zdradzę zbyt wiele, jeśli powiem, że czasem będziecie musieli coś zniszczyć, czasem coś naprawić, a czasem po prostu coś znaleźć. Sęk w tym, że nie macie pojęcia, gdzie wasz cel właściwie się znajduje. Tak naprawdę nie wiecie nawet, gdzie wy się właściwie znajdujecie, ani co czai się na końcu tych ciemnych korytarzy. Nie wiem, kim jesteś i nie wiem, czego chcesz. Jeśli chcesz okupu, zapewniam ci, że nie mam żadnych pieniędzy. Ale mam za to zestaw określonych umiejętności. Umiejętności, które nabyłem w ciągu długiej kariery. Umiejętności, które robią ze mnie koszmar dla takich jak ty. Na przykład potrafię chodzić, zamykać drzwi, zapalać światło, korzystać z nawigacji i schylać się po przedmioty. A nawet potrafię uderzyć, więc nie fikaj. Jeśli mnie zostawisz, nie będę cię ścigał. Ale jak tego nie zrobisz, to zacznę cię szukać. W końcu cię znajdę i cię zabiję. Powodzenia. Widzę, że coś nie daje ci spokoju. Pamiętaj, że tutaj jesteśmy w bezpiecznej przestrzeni. Chcesz mi o tym opowiedzieć? Jak ja mam być spokojna? Serio. Gościu mi wbija na chatę. Grozi mi. I to ja jestem ta zła? Bo chciałam mu powiedzieć, że jeśli nie przestanie węszyć, to wypruję mu flaki? Jasne. Bo jak światła pogaszone, to znaczy, że każdy może wchodzić. Ale proszę bardzo. Skoro chcą ze mnie zrobić złą jędzę, to ją dostaną. Przede wszystkim jesteśmy w moim królestwie i w przeciwieństwie do naszego bohatera znam tutaj doskonale każdy korytarz. Wiem, gdzie znajdują się konkretne pomieszczenia, moi bracia i siostry, no i ten bezczelny intruz, którego muszę jakoś wykurzyć z mojego domu. To znaczy z naszego, bo we włamywacza zawsze wciela się jeden gracz, a ja mogę mieć jedną, a nawet dwie osoby do pomocy. Ale jak to zrobić? Trzeba go zabić. Czyli doprowadzić do sytuacji, kiedy jego zdrowie i poczytalność spadną do zera. Wtedy wygrywam grę. Więc granie złoczyńcą wygląda zupełnie inaczej niż granie tym dobrym.
I to nie tylko dlatego, że z powodu bezpodstawnych uprzedzeń nikt mnie nie lubi. Nie mam swoich tur. Mogę jedynie reagować na poczynania mojego przeciwnika, zagrywając karty odpowiadające jego akcjom. A jeżeli nie mogę lub nie chcę użyć danej karty, zawsze mogę zagrać akcją standardową, czyli poruszyć albo rozmnożyć potwora. Po czym informuję mojego przeciwnika tylko o tym, skąd dobiega hałas. I patrzę, jak drży ze strachu. To nie jest tak, że być złym jest dobrze albo że niedobrze. Z mojego punktu widzenia gra wcale nie jest straszna. Muszę cały czas pamiętać o tym, aby aktualizować mapę. I nikt tego nie docenia. A do tego mam ograniczoną liczbę akcji i bywa, że ten bezczel bezkarnie mnie okrada, a ja nawet nie mogę mu za to przywalić. Właśnie! Czas na przyjemności. Bohater, aby mnie zaatakować, musi poświęcić na to akcję. Ja natomiast dostaję darmowy atak za każdym razem, kiedy kończy on turę na polu z moim potworem. Chociaż raz coś po mojej myśli. Oczywiście, jeśli ten szubrawiec zapali wcześniej światło, to moje ataki są słabsze. A moje robaczki są wręcz ślepe i jedyne, co mogą zrobić, to pomachać ogonkiem. Ale jeśli tylko znajdują się w ciemnym pomieszczeniu, wtedy nie ma litości. Czy zastanawiałaś się może nad tym, że twoje zamiłowanie do przemocy może mieć wpływ na to, jak inni ludzie cię postrzegają? Nie. Na każdym dobrym weselu muszą być. Najlepiej jest wyprute i rozbrzydnięte na ścianie. Oj, przepraszam, chyba pomyliłem pokoje. Ależ proszę, proszę, czekaliśmy na ciebie. W końcu musimy dokończyć to razem. Czy mogłaby pani zostawić nas samych? Ale zaraz, przecież to mój gabinet, ja tu pracuję. Proszę, zostawić nas samych! Jak widzicie, obie strony prowadzą zupełnie inną grę. Mistrz zła toczy taktyczne podchody i stara się jak najbardziej zaskoczyć bohatera, bo wtedy on traci najwięcej samokontroli, a w efekcie również życia. Stara się też jak najlepiej rozdysponować swoje siły, aby potwory zrobiły mu jak najwięcej bólu, nim zginą i dadzą mu punkty doświadczenia. Bohater może za to korzystać ze specjalnego radaru i sprawdzać swoją odległość od dowolnego celu. Korzystając właśnie z tego radaru i z wszelkich informacji zbieranych niczym okruszki rzucane ze stołu, nasz zuch prowadzi dedukcję i próbuje ustalić, gdzie właściwie powinien iść. I to najlepiej, zanim potwory staną się zbyt silne i liczne i otoczą go ze wszystkich stron. Mimo tych różnic, gra jest bardzo dobrze zbalansowana. Każdej ze stron ciężko jest zdobyć znaczącą przewagę i często walka o zwycięstwo trwa do ostatniej tury. Poza tym bohater wybiera poziom trudności, który dodatkowo wyrównuje rozgrywkę, jeśli gracze są na wyraźnie różnych poziomach umiejętności. Jednocześnie jest on na tyle subtelny, że słabszy gracz nie poczuje się upokorzony wyborem prostszego wariantu. Ta gra jest tak asymetryczna, że aż dostajemy osobną instrukcję dla bohatera, a osobną dla mistrzów zła. Pomysł, że obie strony nauczą się zasad niezależnie od siebie, brzmi super. Ale w praktyce, jeśli to jedna osoba będzie musiała ogarnąć wszystko sama, siłą rzeczy będzie musiała czytać o wielu rzeczach dwa razy. A do tego jest jeszcze trzecia instrukcja z zasadami wstępnymi. Mam nadzieję, że lubicie zasady poplątane jak fabuła mody na sukces. I równie długie, szczególnie jeśli nie graliście nigdy w podobną grę. Ale jeśli graliście, albo zobaczycie, o co chodzi, wszystko okazuje się być bardzo intuicyjne i nie musimy potem zaglądać do instrukcji. A mimo względnie prostych zasad, udało się tu przemycić całkiem ciekawe rozwiązania mechaniczne.
Na przykład przedmioty. Każde użycie zaznaczamy poprzez zdjęcie znacznika, a kiedy usuniemy je wszystkie, przedmiot się psuje. Ale zamiast korzystać z niego zgodnie z przeznaczeniem, możemy użyć tej rzeczy do podrasowania innego przedmiotu danego typu. Równie zgrabnie rozwiązano doświadczenie, które zdobywamy, gdy zabijamy kolejne monstra. Mogło kusić zrobienie rozbudowanego systemu rozwoju postaci, ale zamiast tego, gdy zabijamy potwora określonego typu, po prostu kładziemy żetonik w odpowiednim miejscu. A gdy zabijemy kolejnego, otrzymujemy mały bonus. Na przykład darmowy przerzut kości podczas walki, albo dodatkowy przedmiot, gdy przeszukujemy pomieszczenie. W grę wpleciono rozmaite, znane z innych gier mechaniki, które dodają rozgrywce głębi. Ale nic nie jest ani odrobinę bardziej skomplikowane, niż faktycznie musi być. Dzięki temu, czy to modyfikujemy bronię, czy ulepszamy postać, nasza uwaga nigdy nie jest odciągana od głównego zadania. Tak, tak, tak. Ale ta gra jest tak zoptymalizowana, minimalistyczna i wygładzona, że aż powtarzalna. Niby mamy tutaj różne misje, ale co z tego, jeśli większość z nich sprowadza się do odnalezienia konkretnego pokoju i wykonania w nim konkretnej akcji. A poza tym, grając tym złym, bardzo szybko możemy wpaść w schematy, bo niektóre zagrania są ewidentnie lepsze. Na przykład, przed rozpoczęciem rozgrywki Władca Ciemności zawsze może zamienić miejscami dwa pokoje i wybrać, w którym miejscu będzie zaczynał bohater. Więc jeśli tylko to możliwe, postara się, aby misje poboczne i główne znajdowały się na innych piętrach, tak aby nasz rozbitek musiał poświęcić jak najwięcej czasu na bieganie po stacji. Niby możemy spróbować zaskoczyć przeciwnika, ale zwykle jest to zbyt łatwe do zweryfikowania, aby było opłacalne. Albo potwory. Niby mamy 5 różnych rodzajów. Niby każdy ma inne statystyki i dodatkowe opcje na kartach. Ale kiedy nimi gramy, właściwie nie czuć tych różnic. I każdy wydaje się działać dokładnie tak samo. Tak więc biegamy po niemal identycznych korytarzach, szukając podobnych do siebie pokoi, aby wykonać niemal identyczne misje. A przeszkadzać w tym nam będą niewyróżniające się niczym szczególnym potwory. Czy to może być ekscytujące? A może to właśnie tylko dzięki tej powtarzalności całość jest tak ekscytująca? Mówiliśmy, że mamy tu rozwiązania znane z innych gier. Sam pomysł, by ktoś był zły i rzucał kłody pod nogi bohaterom, wywodzi się z początków gier fabularnych i jest jedną z najstarszych sztuczek w projektanckim wachlarzu. Problemem tego rozwiązania jest to, że również jak w grach RPG, ten mistrz zła nie jest tak do końca stroną rywalizacji. Jego zadaniem jest zaskakiwanie bohaterów coraz to nowymi niespodziankami, potworami i co najgorsze, nowymi zasadami. A gdy reguły są niejasne, nie da się planować jakiejkolwiek dłuższej strategii. Przeciwnik sprawia wrażenie nieuchwytnych sił natury, które bardziej bawią się nami, a nie z nami. I to nie jest nic złego, jeśli akurat chcemy uczestniczyć w takim teatrze. Ale w Alone obie strony naprawdę ze sobą grają i naprawdę próbują się przechytrzyć, a nie tylko zaskoczyć nowinką, o której istnieniu przeciwnik nie wiedział. I choć spotykamy cały czas te same stwory, tutaj faktycznie czujemy, że stoi za nimi nasz przyjaciel, a nie tylko zbiór tajemniczych reguł i zimnych statystyk. I właśnie dzięki temu, że obie strony łatwo pojmują zasady gry przeciwnika i zasoby, którymi dysponuje. W tym sensie traktowanie tej gry jako kolejnej gry przygodowej to dla niej przekleństwo, bo skłania nas do rozliczania jej z różnorodności elementów, a nie głębi podejmowanych decyzji. Czyli to nie jest tak naprawdę gra przygodowa? Wiele przygodowych planszówek, jak choćby popularna Posiadłość Szaleństwa czy Martwa Zima, próbuje opowiedzieć nam jakąś fabułę, postawić naszych bohaterów przed jakąś moralną rozterką albo odpowiedzialnością za losy świata. Często też ta opowieść podawana jest nam we fragmentach tekstu czytanych na kartach lub w jakimś podręczniku. Grając w Alone pojedynczy scenariusz nie otrzymujemy nic z tych rzeczy. Dostajemy jakieś cele do zrealizowania, ale ich opis fabularny często ogranicza się do jednego, dwóch zdań i sprowadza do czegoś tak przyziemnego, jak choćby naprawienie jakiegoś szwankującego mechanizmu. Ale choć Alone prawie pozbawione jest tekstowej narracji, w żadnym wypadku nie jest pozbawione przygody. Dzieje się ona tutaj bardzo blisko bohatera i opowiada samymi podejmowanymi przez nas akcjami.
często fizycznie nie widzimy, co czai się tu za rogiem. A hałas, który co chwilę słyszymy, może za każdym razem równie dobrze oznaczać błahostkę, co potencjalną śmierć. A do tego, na koniec każdej rundy przestajemy widzieć prawie wszystko, co tak mozolnie do tej pory odkrywaliśmy. I jeśli coś na nas nagle wyskoczy, tracimy cenną samokontrolę. A jeśli nie znajdziemy obok nas światła, potwory będą przerażająco silne. Właśnie dlatego, gdy w końcu znajdziemy nabitą broń, możemy przez chwilę poczuć się jak John Wick. Tylko że naboje szybko się kończą i po chwili znowu jesteśmy malutcy i osaczeni w tej klatce pełnej bestii. To sprawia, że decyzja, czy poświęcić ostatni pocisk w broni, czy uciekać w korytarz, z którego przecież dopiero co słyszeliśmy hałas, może być naprawdę na wagę życia i śmierci. A przypomnijmy, że za zachowania potworów odpowiada tu ludzki przeciwnik, więc potrafią być naprawdę nieobliczalne. Czujemy presję czasu, zagubienie i wagę każdego kroku. Ale jeśli chcecie czytać o historii postaci, odkrywać szokujące tajemnice albo ratować świat, to być może trafiliście pod zły adres. Bo tutaj interesuje nas prawie tylko ratowanie własnej skóry. Alone jest wyjątkowo klimatyczne i trzyma w napięciu. Gdy gramy we dwójkę. Jeśli jest więcej niż jeden mistrz zła, wszyscy muszą się dogadywać i stale na głos konsultować swoje plany. Według instrukcji ma to dać dodatkowy wymiar gry nad stołem i zmusić do ostrożnego komunikowania. W praktyce jednak podsłuchiwanie, co planują przeciwnicy, rzadko jest pomocne. Jest za to dość rozpraszające i częściowo psuje imersję. No weź, ja też mam dobrą kartę. Teraz ja jestem przecież szefem zła. Jak ja byłam, to ty też zagrywałeś karty. Bo lepiej gram. Dobra, rób co chcesz. Tylko potem nie idź, że ja będę pilnować mapy. A dla złych te negocjacje są częściej uciążliwą przeszkodą w stworzeniu jakiejkolwiek strategii, zamiast prowadzić do ekscytującej współpracy. To duże rozczarowanie, zwłaszcza jeśli tak jak ja, słysząc o tym, że będziemy tu spiskować przeciw bohaterowi, liczyliście na nieszablonową kooperację. I żeby było jasne, grając w 3 i 4 osoby naprawdę dobrze się bawiliśmy. Ale to spiskowanie często sprowadza się do dopytywania, kto akurat ma dobrą kartę i trudno pozbyć się wrażenia, że gra była projektowana na 2 osoby. Kamil wspominał, że nie ma tu wielkiej opowieści. A przecież w pudełku znajdziemy podręcznik z kampanią. I fabuła jest tu całkiem nieźle napisana. Ale co z tego, jeżeli rozgrywka wygląda dokładnie tak samo jak w pojedynczych scenariuszach? Używamy nawet tych samych kart misji. A jedyne, co się zmienia, to to, że 3 razy odkładamy grę na bok, aby przeczytać fragment tekstu. A do tego nasze działania praktycznie w ogóle nie mają wpływu na przebieg zdarzeń. Więc czujemy się, jakbyśmy na boku czytali książkę luźno związaną z grą. Zdarzało nam się nawet w ogóle zapomnieć, że powinniśmy ją przeczytać. Ale dość tego narzekania. To drobnostki, a Alone to naprawdę świetnie wykonana i emocjonująca gra. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio się tak dobrze bawiłem przy grze typu Dungeon Crawl. Samo to, że jako bohater zawsze widzimy jedynie fragment mapy, testuje naszą pamięć i to, czy potrafimy wyczuć, gdzie właśnie czeka na nas pułapka. Zwłaszcza, że przecież zastawił ją na nas ludzki przeciwnik. To też być może najbliższe filmowi akcji lub grze komputerowej doświadczenie, jakie dotąd miałem w planszówce. A do tego my użyliśmy naszego angielskiego egzemplarza, ale niedługo ma zostać też wydana polska edycja. Jeśli macie wrażenie, że to po prostu kolejny dungeon crawler, to macie rację. Ale jednocześnie zupełnie nie. Jest tu też trochę innych nowinek, ale dla mnie to ta intensywność rywalizacji wyróżnia ją najbardziej i sprawia, że ciężko jest mi ją porównać do czegokolwiek innego. Znowu... Narcissus, ona fasana! Haram, haram! Tak, tak, wyprzedni imigranci. Już to słyszeliśmy. Chodź. Halo? Halo, ale ja nie słyszę.